Szanowni Państwo, dziś zostało opublikowane rozporządzenie, które nakłada na nauczycieli obowiązek kształcenia na odległość, tak aby uczniowie nie tracili tego czasu, w którym nie chodzą fizycznie do szkoły, ale chcemy, aby mogli kontynuować naukę i zdobywanie wiedzy. Wiemy jednak, że nie wszystkie szkoły są już dzisiaj przygotowane do takiego kształcenia, stąd apeluję przede wszystkim do samorządów terytorialnych o możliwie szerokie wsparcie w tych wypadkach, gdy są jakieś braki sprzętowe lub finansowe, tak aby nauczyciele i dyrektorzy nie pozostali sami. To jest także apel do przedsiębiorców. Wielu z nich już zaoferowało różne formy pomocy. Te firmy internetowe, które zajmują się edukacją, kształceniem na odległość, oferują różnego rodzaju narzędzia internetowe bezpłatnie do użycia przez nauczycieli, przez rodziców, przez uczniów. Widzimy także, że branże inne niż te związane z internetem, elektronicznymi sposobami przekazywania informacji oferują swoją pomoc. To jest także apel do tych przedsiębiorców, którzy korzystają z pracy młodocianych. Proszę potraktować ich szczególnie, pamiętać o tym, że niekoniecznie trzeba wymagać od nich obecności w pracy. Te praktyki będzie można odrobić potem w dalszym okresie, gdy zagrożenie koronawirusem już minie. To jest także apel do tych wszystkich, którzy mogą w jakiś sposób pomóc w efektywnym kształceniu na odległość. Czekamy także na dalsze propozycje. Dziękujemy za te wszystkie formy pomocy, które już się pojawiły, także ze strony mediów, które oferują różnego rodzaju programy edukacyjne.